co? To takie złe? To pieszczotliwie było. Moi kochani, witamy Was bardzo serdecznie w tym modlitwach wieczornych. Dzisiaj właśnie tutaj dyskutowaliśmy z księdzem Alanem o byciu dzieckiem. No tak. No, właśnie mówię. Nic o tym nie wiem. Nie. Wszyscy jesteśmy dziećmi, więc tak naprawdę przed Panem Bogiem, przed Matką Najświętszą, każdy z nas jest dzieckiem. Ksiądz Alan jest dzieckiem. Z tym się zgadza. Proboszcz jest dzieckiem. No tak. Wszyscy, no właśnie, w aspekcie bycia dzieckiem. Jako dzieci przychodzimy dzisiaj do Matki Najświętszej, aby przyzywać jej pomocy, aby tak właśnie jak dziecko przyjść do matki. Jest piękna opowieść o ojcu Maksymilianie, Marii Kolbe, który zakładając Niepokalanów mówił właśnie do swoich uczniów i bardzo często zwracał się do braci w Niepokalanowie mówiąc, dzieci moje, bardzo pieszczotliwie, pięknie. I rzeczywiście oni go traktowali jako ojca, natomiast zawsze wiele razy Maksymilian mówił, nie bójcie się pójść do Maryi jako matki. Bycie dzieckiem daje nam wspaniałą możliwość poproszenia Pana Boga, poproszenia Matki Najświętszej, właśnie tak jak dziecko. Maksymilian pisze w swoich listach, dziecko nie zastanawia się, tylko mówi, mamo chce. I jest to piękny obraz tego dziecięctwa, które tak naprawdę, nieważne ile mamy lat, zawsze pozostaje w nas. Jeżeli utracimy w naszym sercu to poczucie bycia dzieckiem, to wtedy zaczniemy patrzeć na Pana Boga w jakimś krzywym zwierciadle. A przecież chcemy patrzeć na Boga w zwierciadle Maryi, czyli zwierciadła sprawiedliwości, matki. Więc bądźmy dzisiaj wszyscy jak dzieci. I właśnie w tym kontekście zaśpiewamy pierwszą pieśń. Klęcząc przed Matką Najświętszą, siedząc, wpatrując się w jej oblicze, módlmy się do Pana Boga przez ręce Maryi jako dzieci. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd. Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
się przed Pana tron. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz. Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Przedstawmy w chwili naszej cichej modlitwy nasze prośby i podziękowania Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Jest na świecie miłość, której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię. Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz, a przy tobie ona zjawi się. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz: Mario, w tobie ufność mam. Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z tobą być, Ty dodaj sił. Jest w niej tyle ciepła, a w spojrzeniu jej dobroć i troska matczyna gości. Otwórz serce swoje,
schowaj ją głęboko i jak dziecko powiedz, kocham cię. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz, Mario, w tobie ufność mam. Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z tobą być, ty dodaj sił. Wtul się w jej ramiona, a pokochasz ją mocno i nie będziesz chciał odejść od niej. Daj jej swoje ręce, a zobaczysz słońce i nadzieję. Mario, kocham cię. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz, Mario, w tobie ufność mam. Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z tobą być, ty dodaj sił. Maryjo, Matko, my dzieci twoje pragniemy oddać tobie wszystkie nasze trudności, smutki, wszystkie przykrości, jakich doświadczamy, rozczarowania. To wszystko, co dla nas trudne. Dziś w ten piątkowy wieczór przynosimy to przed twoje oblicze, prosząc, abyś zaniosła te wszystkie trudne sprawy do Pana Jezusa. Ty jesteś matką rozwiązującą węzły. To ta, która rozwiązuje wszelkie problemy. Te supły naszego życia, niepotrzebne rzeczy, które czasami ciążą nam, które czasami są trudne i przykre. Dziś chcemy je tobie zawierzyć. Myślę, że każdy z nas ma jakieś sytuacje w swoim życiu, otoczeniu, które są dla niego trudne i przykre. Pomódlmy się jeszcze raz w chwili ciszy, a za chwilę odmówimy tajemnicę cierniem ukoronowanie i niech to będzie takie symboliczne zaniesienie wszystkich cierni naszego życia do Matki Najświętszej, a ona zaniesie je do Jezusa. Niech to będzie nasza ufna modlitwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zanim tutaj zaczniemy brewiarz kompletę, myślę, że jednym z moich przemyśleń podczas tego naszego różańca i ofiarowań było tego naszego projektu otwarcia jeszcze raz Kościoła, nie? Będzie to trochę od nas wymagało, od nas wszystkich, ale jednak zawierzamy to Maryi, Matce Bożej, bo to ona była jednak, to przez nią świat dostał Zbawiciela, bo przez jej tak, przez jej zgodę. I tak jak trochę my, jak my mieliśmy pytanie od księdza biskupa, czy chcecie się otworzyć, to ojciec Norbert zdecydował, że tak, bo to jest jeden sposób, w którym mogę udzielić moim ludziom komunii świętej. I więc ja myślę, że to jest, podążamy w krokach Najświętszej Maryi Panny, aby przynieść jednak światu i naszej wspólnocie komunię świętą. Tak. Staramy się, żeby w tym wszystkim był Pan Bóg uwielbiony i żeby we wszystkim działa się Jego wola. A więc niech to będzie dla nas też takie zaproszenie, aby wszystkie te nasze sprawy, właśnie to tak jak dzisiaj, żeśmy zawierzali te trudności, aby te wszystkie trudności Panu Jezusowi oddawać. Ja wiem, że każdy z nas ma innego rodzaju problemy czy pytania, ale łączę te wszystkie problemy i pytania, i troski, i kłopoty, jedna rzecz. Nie rozwiążemy ich sami. Natomiast najlepszym lekarstwem i rozwiązaniem na te sprawy jest zaufanie Panu Bogu. I tutaj myślę, że jest pięknym świadectwo Matki Najświętszej, która zawsze ufała. A więc bądźmy jak nasza Matka, jak Maryja. I uczmy się od niej, co to znaczy rozważać wszystko w swoim sercu. I właśnie w tym duchu, kochani, na zakończenie naszej modlitwy dziś odmówmy kompletę, czyli modlitwę na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu i przeprośmy Go za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przez to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytek nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyłeś się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ty ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pozwól nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli zawsze z Nim powstać do nowego życia, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Regina celi letare, alleluja. Qui agve mero isti portare, alleluja. Resurrexit sic ut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum. Alleluja. Kochani, kończymy dzisiejsze nasze modlitwy. Za chwilę zaśpiewamy apel jasnogórski. A jutro zapraszamy na live stream, na transmisję mszy świętej w języku angielskim o godzinie 4 p.m. A o godzinie 9 zapraszamy na modlitwy wieczorne, czyli program sobotni, zwykły, czyli 4 Eucharystia i 9 modlitwy wieczorne. Kochani, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają nas. Jest Was bardzo wielu i dobrym słowem, i wsparciem materialnym, i pracą, to o czym mówiłem już wczoraj, modląc się za cieśli i kowali i stolarzy. To są takie modlitwy symboliczne za tych wszystkich, którzy bardzo, bardzo wspierają naszą parafię. Serdeczne Bóg zapłać za to. Właśnie z tego miejsca, jako dziecko Maryi, do innych dzieci Maryi. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Za to, że jesteście. Dziękujemy. Dziękuję bardzo księdzu Klerykowi za to, że jest tutaj też z nami cały czas. Zobaczcie, od początku tej naszych transmisji. To już dziś, kochani, 2 miesiące. Ale tak? Tak. Dziś są 2 miesiące, jak streamujemy. 15 marca, 15 maja. No tak. Także bardzo dziękuję Wam w tym miejscu za to, że jesteście. Tych wszystkich, którzy się do nas dołączyli, też Wam dziękujemy. I wracając do księdza Kleryka, bardzo dziękuję za to, to, co Wam pokazał, te całe skoroszyty pełne przepisów, za to, że poświęcił swój czas przez to przebrnąć. Jest mu łatwiej, bo to wszystko po angielsku. Tak. Proboszcz się trochę bardziej z tym męczy, tak. Ale Bogu dzięki, że mamy kogoś, kto to wszystko przegryzie i damy, żeby radę. Wszystko było dobrze, tak jak, żeby po prostu było dla nas wszystkich bezpiecznie i żeby nikt nie miał pretensji, że coś było nie tak. Przepisów jest masa, ale właśnie mówię, razem przez to przebrniemy. Damy radę. Także wszystkim Wam dziękuję, tu obecnym i tam obecnym. O, dziękujemy również w Florydzie. Też dziękujemy. Serdeczne podziękowania dla Was wszystkich. Tam mają trochę cieplej. I teraz, kochani, na sam koniec tego dnia polećmy siebie, nasze rodziny, Matce Najświętszej, chwaląc ją jako naszą Królową i Panią. A Wam życzymy z serca dobrej i błogosławionej nocy. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam.